W poprzednim materiale filmowym omówione zostały kwestie dotyczące tworzenia instalacji oraz uruchamiania modułów Gateway. W tym tutorialu zdefiniujemy kanały do utworzonych wcześniej instalacji. Aby moduł Gateway mógł pobierać dane ze źródła danych, należy zdefiniować kanały komunikacyjne w instalacji. Kanał służy do wskazania, które dane oraz w jaki sposób będą przekazywane do systemu. Dla każdej instalacji istnieje możliwość zdefiniowania wielu kanałów. Dla naszej przykładowej instalacji stworzymy kanał dla hali w mieście A, gdzie jest zlokalizowana maszyna wytwarzająca produkt M1 oraz kanał dla hali numer 3 w mieście C, w której znajduje się piec P1. Z obu tych urządzeń chcemy pobierać informacje. Aby stworzyć kanał w instalacji, przechodzimy do wybranej instalacji. Wybieramy instalację w mieście A i C. Naciskamy nowy kanał. Pojawia się strona konfiguracji kanału. Analogicznie jak przy tworzeniu instalacji wpisujemy kod i nazwę kanału oraz krótki opis. W naszym przypadku wpisujemy kod kanału Channel M1, nazwa dane produktu, opis, wymiary oraz waga produktu z hali w mieście A. Następnie przeprowadzamy konfigurację techniczną. Wybieramy plugin dla kanału. Plugin jest wtyczką, która umożliwia pobieranie danych z różnych źródeł danych, np. serwera OPC, com.dcom lub bezpośrednio ze sterownika PLC. Dzięki pluginom możliwa jest komunikacja z dowolnymi źródłami danych. Po wybraniu odpowiedniego pluginu jego nazwa i opis pojawiają się automatycznie w odpowiednich polach. W naszym przykładzie korzystamy z pluginu opc.dcom, gdyż będziemy pobierali dane z serwera OPC. Lista dostępnych pluginów stale jest poszerzana. Jeśli pojawia się potrzeba stworzenia nowego pluginu, to zostaje on dopisany przez nasz zespół programistów. Następnie należy określić parametry dostępowe do serwera. Kolejno wpisujemy nazwę hosta, domenę, o ile jest używana, użytkownika i hasło, oraz adres serwera OPC. W przypadku serwera opc.com zainstalowanego na tym samym komputerze co moduł Gateway wystarczy określić nazwę serwera OPC. Jeżeli serwer OPC zainstalowany jest na innej maszynie, koniecznie jest określenie adresu IP serwera. Posługujemy się adresami IP widzianymi przez Gateway, czyli przeważnie lokalną adresacją u klienta. Przeanalizujmy następujące dwa przykłady. Przykład pierwszy to przypadek, w którym zarówno serwer OPC, jak i Gateway znajdują się w tej samej podsieci i mają adresy przydzielone przez router, który komunikuje się z siecią internet. Jest to przypadek prostszy i rzadziej występujący w praktyce, ponieważ w większości przypadków podsieć przemysłowa jest oddzielona od innych podsieci. Zakładając, że serwerowi OPC został przydzielony adres IP 192.168.10.101, właśnie ten adres należy podać konfigurując kanał. Przypadek drugi ilustruje sytuację, w której istnieją dwie podsieci odseparowane od siebie. Pierwszą podsiecią jest podsieć przemysłowa służąca do komunikacji pomiędzy serwerem OPC a sterownikami PLC. Załóżmy, że adresy w tej podsieci rozpoczynają się od numerów 192.168.10 i ta podsieć nie ma połączenia z internetem. Niech serwer OPC posiada adres IP 192.168.10.111. Druga podsieć to podsieć biurowa z dostępem do internetu, w której adresy rozpoczynają się od numerów 10, 10 i 11. W tym przypadku Gateway instalowany jest na maszynie posiadającej dwa fizyczne interfejsy sieciowe. Za pomocą interfejsu pierwszego Gateway komunikuje się z serwerem OPC, a za pomocą interfejsu drugiego z usługą IPLAS. Podczas konfiguracji kanału dostępowego do serwera OPC, jako adres serwera OPC podajemy adres, pod którym Gateway widzi serwer OPC, a więc 192.168.10.111. W dalszym kroku ustalamy interwał odczytu, czyli czas, jaki ma upłynąć pomiędzy kolejnymi odczytami danych serwera. Następnie określamy zmienne, które ma odczytywać moduł Gateway ze źródła danych i przekazywać je do systemu IPLAS. Jeżeli znamy nazwy tych zmiennych, to wpisujemy je w pozycję nazwa OPC. Jeżeli nie, to klikamy Pobierz zmienne z serwera. Pojawia się okno dialogowe wyszukiwania zmiennych. Wpisujemy szukaną frazę lub pozostawiamy pole puste i naciskamy Szukaj. Portal zleci Gatewayowi wyszukanie wszystkich dostępnych zmiennych na serwerze.
Po pojawieniu się nazw w liście zmiennych zaznaczamy potrzebne zmienne i klikamy OK. Mechanizm wykrywania zmiennych serwera OPC działa w przypadku połączenia przez DECOM, nie jest wspierany przy dostępie przez interfejs COM. Teraz określimy nazwę IPLAS, czyli nazwę zmiennej, pod jaką będzie widoczna w systemie IPLAS. Dla naszego przykładu wpisujemy nazwy kolejno: wysokość, szerokość, waga, produkt. Następnie wskazujemy, jaki jest typ danej zmiennej na serwerze, to znaczy czy jest to liczba zmienno-przecinkowa, całkowita, czy jest to tekst, data, wartość logiczna lub tablica. Może być również typ nieokreślony, co spowoduje, że typ danych zostanie automatycznie określony przez serwer OPC, jednak należy mieć na uwadze, że nie każdy serwer OPC pozwala na takie ustawienie. Następnie określamy nazwę i typ danych, które będą używane w przetwarzaniu danych. Nazwa opisowa jest nazwą przyjazną, która będzie prezentowana na raportach. W przypadku jej braku pokazywana będzie nazwa IPLAS. My przyjmujemy te same typy danych IPLAS co typy danych OPC oraz wpisujemy nazwy opisowe, wysokość produktu, szerokość produktu, waga produktu, numer produktu. Kolejno określamy, czy dana zmienna bądź zmienne mają być kluczowe, to znaczy, jeżeli ustawimy wybraną zmienną jako zmienną kluczową, to moduł Gateway odczytuje dane co ustalony interwał, ale prześle dane do systemu tylko wtedy, jeśli zmienna lub zmienne, która jest kluczem, zmieni wartość. Natomiast jeśli żadna zmienna nie będzie zmienną kluczową, to dane są przekazywane do systemu niezależnie od tego, czy zmieniły swoją wartość, czy nie. W naszym przykładzie zmienną kluczową jest numer aktualnie wytworzonego produktu. W kanale tym są również odczytywane waga i wymiary produktu. Moduł Gateway prześle dane tylko wtedy, gdy produkt jest już gotowy i schodzi z linii produkcyjnej, co skutkuje zmianą identyfikatora produktu będącego kluczem. Natomiast nie przesyła danych w trakcie jego wytwarzania, gdzie reszta danych, to jest waga lub wymiary, ulegają zmianie. Poniżej ustalamy czas ponownego nawiązania połączenia, to znaczy czas pomiędzy kolejnymi próbami nawiązania połączenia z serwerem OPC, w przypadku utraty łączności pomiędzy gatewayem a serwerem OPC. Ponadto mamy możliwość określenia nazwy grupy OPC, która zostanie utworzona w serwerze OPC na potrzeby odczytu danych. W większości przypadków możemy to pole pozostawić puste, a system automatycznie wygeneruje nazwę grupy podczas nawiązania połączenia z serwerem OPC. Do połączenia z serwerem OPC.com plugin może użyć jednej z dwóch bibliotek. Domyślnie wykorzystywana jest biblioteka firmy Speed. Jeżeli pojawiłby się problem z komunikacją z serwerem OPC, można spróbować komunikacji przy pomocy alternatywnej biblioteki. Zwykle taka potrzeba nie zachodzi. Następnie klikamy Dodaj nowy kanał. Kanał pojawi się na liście kanałów danej instalacji. Dla każdej instalacji istnieje możliwość zdefiniowania wielu różnych kanałów. Analogicznie tworzymy kanał, który będą przekazywane dane o piecu w hali w mieście C. Po utworzeniu kanału sprawdzamy poprawność jego działania. Przechodzimy do zakładki Instalacje – Zarządzaj. Status kanałów przy danej instalacji powinien świecić się na zielono. Jeśli chcemy zmienić ustawienia kanału, to na stronie listy kanałów w danej instalacji wyszukujemy potrzebny kanał. Klikamy ikonkę Konfiguracja po prawej stronie ekranu przy danym kanale. Przechodzimy na koniec strony i klikamy Edytuj dane. Zmieniamy dane i zapisujemy. Aby usunąć kanał, na stronie listy kanałów w danej instalacji klikamy ikonkę kosza po prawej stronie nazwy kanału. W razie problemów prosimy o kontakt na adres mailowy iplas@speed.pl. W tym tutorialu utworzyliśmy kanał, przez który moduł Gateway przesyła dane do systemu IPLAS. Przekazane dane wymagają przetworzenia w informacje. Definiowanie procesów przetwarzających przedstawiamy w kolejnym filmie pod tytułem Przetwarzania. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów na naszym kanale, przedstawiających kolejne funkcje portalu IPLAS.